Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiejszy film będzie troszkę wyjaśnieniem, troszkę opowiedzeniem, troszkę podzieleniem się z wami tym, czym aktualnie, z czego bardzo się cieszę aktualnie i nie mogę się już doczekać. I tak nie było mnie przez niecały miesiąc, ale to dlatego, że jestem w trakcie kończenia mojego licencjata na kierunku grafika. Dosyć późno, taki podjęłam termin, po prostu wybrałam taki termin na koniec wakacji, po prostu jedyny, który mi odpowiadał, szczerze powiedziawszy. No i dlatego teraz, że tak powiem, mam ciężki okres, bo właśnie wszystko spinam ze sobą i nie mam za bardzo czasu. Ale mówię to wam dlatego, ponieważ właśnie ten film jest o czymś dosyć podobnym, ale chcę was wprowadzić troszkę w temat. Tak, ja właśnie skończyłam studia na kierunku grafika wydawniczo-reklamowa, taką miałam specjalizację i to był licencjat i nie planuję kontynuować dalej, że tak powiem, grafiki, czyli nie robię magistra z grafiki, tylko postanowiłam studiować coś trochę podobnego, bo dużo przedmiotów mam podobnych, ale jednak chodzi o coś zupełnie innego. Ale już pewnie podejrzewam, że po tytule wiecie, co będę studiować, czyli będę studiować charakteryzację. I zapytacie się, dlaczego, skoro skończyłam grafikę. Ja obecnie teraz pracuję właśnie w zawodzie, który jakby studiowałam, to znaczy tak naprawdę uczę się dopiero pracowania w tym zawodzie, bo taka jest prawda, ale jednocześnie mam też swoje zainteresowania i nie tylko tym się zajmuję zawodowo, bo jednocześnie też wykonuję makijaże na terenie Poznania i mniej więcej okolic, czyli maluję właśnie na śluby, imprezy itd., itd. I to jest, że tak powiem, takie moje dwie główne prace, plus oczywiście YouTube, które też jest pracą, ale jednocześnie też moim po prostu hobby. Więc nazwijmy to, że mam trzy prace i dlatego jakby się słyszeli mlaskanie, to jest mój pies, który siedzi tam i się na mnie patrzy. Wracając, ja skończyłam też szkołę wizażu, o czym też wiecie, bo był taki film dawno, dawno temu na moim kanale. I bardzo lubię malować, bardzo to lubię, na śluby, na różne imprezy, moje koleżanki czy znajome, na właśnie jak mają wesela itd., itd. Ostatnio właśnie malowałam koleżankę na wesele i jednocześnie się bawiłam też na tym weselu, więc to było dosyć dużo rzeczy do ogarnięcia, ale bardzo to lubię i bardzo też lubię tworzyć niecodzienne makijaże, tak jak widzieliście na moim kanale, charakteryzacje. Nie wiem, czy to można nazwać charakteryzacjami, nazwijmy to makijażami. Na moim chłopaku, który możecie sobie zobaczyć, zostawię wam gdzieś tutaj adnotację. Robiliśmy właśnie dwa takie filmy i tych filmów będzie więcej. To wam od razu mówię, bo jest to kierunek, w którym ja bardzo chciałabym się rozwijać, bardzo chciałabym poznać ten świat właśnie charakteryzacji. Dlatego postanowiłam właśnie to studiować. I gdzie ja będę to studiować, gdzie można to w ogóle studiować, bo ja nie sądziłam, szczerze powiedziawszy, że są studia z tego zakresu, więc tak, są w Polsce studia z tego zakresu, są w Warszawie, także ja mieszkam w Poznaniu, będę studiować w Warszawie i ten kierunek możecie studiować w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Jest to uczelnia prywatna. Zostawię wam oczywiście link do uczelni w opisie. Powiem wam, że ja jestem troszkę pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje w tej szkole, bo przejrzałam sobie wszystkie prace, które są na stronie, na Facebooku, na Instagramie. Przejrzałam po prostu wszystko, co mogłam. I naprawdę jak widziałam to, co tam dziewczyny, czy tam po prostu uczniowie, nazwijmy to, robią, to ja jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego bardzo się cieszę, że będę mogła tam studiować i jestem naprawdę podjarana, bo to będzie coś, co będę miała po prostu z tego taką satysfakcję, że ja po prostu, jak widzieliście te moje filmy, gdzie robiłam jakieś charakteryzacje, czy tam półcharakteryzacje na kanale, to mi to zajmowało kilka godzin i ja miałam z tego dużą frajdę, jak malowałam mojego chłopaka, który też jest uzdolniony plastycznie, więc mieliśmy oboje z tego frajdy jednocześnie, robiliśmy to chyba z 5 godzin i to jeszcze było
po nocy i oboje po prostu byliśmy zmęczeni, ale jednocześnie mieliśmy z tego dużą frajdę, dlatego ja bardzo się cieszę, że będę mogła coś takiego robić i jeszcze bardziej się cieszę, że postaram się i mam nadzieję, że mi to fajnie wyjdzie, też kręcić Wam z tego filmy. Będę Wam stawiać dużo pewnie vlogów, jeżeli będą jakieś fajne zajęcia, jeżeli będą jakieś fajne eventy, jeżeli będzie się dużo działo ciekawego, to ja chcę się tym z Wami dzielić i też od razu Was informuję, że właśnie ten kanał chciałabym kierować w kierunku właśnie makijażu i charakteryzacji, ponieważ mnie to najbardziej jara, nazwijmy to, i naprawdę chciałabym tego mieć jak najwięcej i w tym kierunku iść. Także jeżeli Was coś takiego interesuje, jeżeli chcecie zobaczyć na jakim poziomie mniej więcej jestem teraz, jeżeli chodzi o charakteryzację, a na jakim będę później ucząc się w tej szkole, to też możecie mnie śledzić. Na pewno będzie dużo zdjęć na Instagramie, na Facebooku itd., itd., bo ja naprawdę się cieszę z tego, że tam będę, więc przygotujcie się po prostu na moją euforię, uciechę i spamowanie, jeżeli o to chodzi. Jeżeli kogoś z Was interesuje coś takiego, to na pewno będę miała zajęcia z makijażu, na czym już się ogólnie znam, więc myślę, że przejdę przez to gładko oczywiście, a później będą już trudniejsze rzeczy. Będzie oczywiście też rysunek, rzeźba, malarstwo, co miałam już na mojej obecnej, znaczy byłej już uczelni, ale ja nie czuję się mocna w takim, wiecie, szkicowaniu i rysowaniu. Bardziej wolę malować twarze, więc jestem też ciekawa, jak to będzie z moim poziomem wśród innych, bo niby już to miałam, niby już to zaliczyłam, ale chciałabym jeszcze raz przez to przejść, ponieważ nie czuję się w tym mocna, bo powiem szczerze, że bardzo dużo przedmiotów mi się będzie pokrywać i niektóre oczywiście, jak na przykład filozofia, no to raczej pewnie nie będę robić tego drugi raz, ale na przykład właśnie rysunek, malarstwo czy rzeźbę chciałabym jeszcze raz przez to przejść, żeby po prostu wyrobić sobie jeszcze lepsze zdolności manualne po prostu. I tak. Pewnie zastanawiacie się, co mają moje wszystkie zainteresowania do siebie, więc wydaje mi się, że jakoś to się ze sobą łączy, bo bardzo lubię makijaże i charakteryzację, bardzo lubię robić zdjęcia, bardzo lubię robić filmy na YouTubie i lubię też być grafikiem. Nie ukrywam, to wszystko lubię i jakoś to się w mojej głowie łączy. Jak to będzie dalej w moim życiu, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale bardzo cieszę się z tego, że mogę w końcu iść w kierunku i robić rzeczy, które lubię, bo jednocześnie będę w pracy robić rzeczy, które lubię, będę się uczyć rzeczy, które lubię, a w tym wszystkim będę jeździć do Warszawy na weekendy i no, może być ciekawie, bo będę tak wirować między Poznaniem a Warszawą dosyć często. Także tak, to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Szykujcie się na moc po prostu dawki, jeżeli chodzi o moją naukę właśnie w tej szkole na kierunku charakteryzacja po prostu. Także dajcie mi znać, co myślicie o tym, czy w ogóle Was takie studia, by Was zainteresowały takie studia, czy podjęlibyście się takich studiów. Ja też jakby boję się troszeczkę tego, jaki może być poziom, a na jakim ja jestem poziomie. O to też możecie pytać w trakcie moich studiów. Myślę, że najszybciej będzie to pewnie Instagram, Snapchat. Postaram się Wam zawsze odpowiedzieć, jeżeli będziecie mieli na ten temat pytania. No i z tego, co wiem, chyba zostało jeszcze jakieś miejsca na ten rok, więc można się jeszcze, myślę, jakimś tam wbić ostatnim sortem, chociaż sort, źle mi się kojarzy to słowo troszeczkę, ale myślę, że jeszcze można spróbować się zapisać na ten rok, wtedy może będziecie studiować ze mną, ja będę jeździć tam w weekendy, także będę zaocznie studiować. No i to wszystko. Mam nadzieję, że cieszycie się tak samo jak ja, bo ja się bardzo cieszę, no i zapraszam na inne moje filmy właśnie o tej tematyce. Do następnego filmu. Pa, pa!